Cześć, z tej strony Kasia. Słuchajcie, dzisiaj przed nami kolejne wideo, nagrania z projektu Pomimo pandemii żyję aktywnie i zdrowo. Dzisiaj mam dla Was oczywiście propozycje kulinarne dla grupy wiekowej młodzież i dzisiaj dla Was mam bardzo fajny pomysł na zrobienie kilku rodzajów burgerów. Jako pierwsze pokażę Wam, jak upiec sobie swoją własną zdrową bułkę do burgerów. Potem pokażę Wam przykładowe propozycje burgerów, czyli tego, co jest wewnątrz bułki. No dobra, zaczniemy sobie od przygotowania ciasta na bułki. Będzie to około pół kilograma mąki. Część będzie żytniej, część będzie mąki pszennej. Ja mam tutaj właśnie żytnią pełnoziarnistą i mąkę pszenną pełnoziarnistą. Jeżeli macie wagę, ważycie sobie na wadze. Ja będę robiła sobie tak zwane, jak się mówi, na oko, ale wsypujemy około 100 gram mąki żytniej. Możecie też zmierzyć sobie to w szklance. 100 gram to będzie około 1/3 szklanki i 300 gram mąki pszennej. Czyli to będzie dość czubata szklanka albo nawet nieco więcej. Ok. Drożdże. Możecie dodać świeżych. Ja mam akurat takie w proszku. O, tutaj taka paczka to jest akurat na pół kilograma mąki. Więc wsypię sobie takie drożdże do mąki. Otwieram. Wsypuję sobie drożdże, woda za chwilę, ale najpierw, żeby nadać troszeczkę smaku naszej bułce, wsypię nieco ziół, oregano, niewiele, troszeczkę, żeby dodać aromatu. I słuchajcie, coś, czego byście się nie spodziewali do bułki, będzie to parmezan. Mam tutaj parmezan tarty, już tak fajnie, drobniutko. O, popatrzcie, tak on wygląda. Pięknie pachnie. I około 3 łyżek tego parmezanu. I teraz doleję wody. Na początku ostrożnie będę dolewała tej wody, dlatego że chcę sprawdzić, czy moje ciasto zagniecie się. Na początek wymieszam to ciasto. Słuchajcie, ja już mam nastawiony piekarnik. Piekarnik nastawiamy na 200 stopni. Wiem, że Wy tutaj tego piekarnika nie widzicie, ale musicie mi uwierzyć, że mam go obok. Ok, zagniotę sobie teraz ciasto. W razie czego zostawiam sobie wody. Tutaj też będzie około 3/4 szklanki tej wody. Bardzo ważne jest, żeby była ciepła, bo drożdże lubią ciepło. Słuchajcie, tak naprawdę powinniśmy to ciasto odstawić na około 45 minut, żeby ono nam fajnie wyrosło. Natomiast ja nie będę chciała czekać, bo jak fast food, to fast food, w związku z czym będę chciała od razu wrzucić je do pieca. Tutaj idealnie wlało mi się wody, ciasto się bardzo fajnie wyrabia. Popatrzcie. Słuchajcie, nasze burgery, z racji tego, że mam dla Was dzisiaj sporo tych propozycji,
To będą takie mini burgerki. Tutaj nie tak jak zwykle będę przygotowywała porcję dla dwóch osób, tylko po jednym takim mini burgerze. Okej, popatrzcie, ciasto naprawdę świetnie wygląda. Ja za chwilę uformuję z niego te małe bułeczki. Z tej ilości mąki będę chciała zrobić 4 bułki. Okej, świetnie się zagniotło. Bardzo fajnie wygląda to ciasto. Powiedziałabym nawet, że lepiej wyjść nie mogło. I teraz podzielę sobie moje ciasto na 4 części. I uformuję z niego, pięknie pachnie, bułki. Najpierw toczę kulę. Słuchajcie, oczywiście możecie takie bułki zrobić tylko z mąki pszennej, natomiast jak wiecie, nie jestem zwolennikiem pszenicy, dlatego gdzie się tylko da, próbuję przemycić mąkę żytnią. Tu uformuję sobie właśnie kształt bułki. Nawet natnę sobie ją delikatnie. Popatrzcie, jak fajnie wygląda, niczym kajzerka, tylko w troszeczkę mniejszej wersji. I już utoczę sobie kolejne. Ta mi poszła dużo sprawniej. Tak jak powiedziałam, te bułki w związku z tym, że są z drożdżami, a drożdże potrzebują troszkę czasu, to powinniśmy na około 45 minut pod ściereczką zostawić to ciasto, żeby ono sobie wyrosło. Tak jak mówię, ja z racji tego, że nie mamy tego czasu za dużo, bo przecież nasz odcinek trwa tylko godzinę, to będę chciała od razu włożyć je do piekarnika. Okej. I słuchajcie, ja moje bułeczki idę włożyć do pieca, za chwilę wracam. Słuchajcie, moje bułeczki już siedzą w piecu, teraz bierzemy się za środek, czyli za burgery. Moja pierwsza propozycja to jest burger z czerwonej fasoli. Słuchajcie, dzisiaj większość tych propozycji będzie propozycje wegańskie, dlatego że wszyscy doskonale znacie burgery po prostu z mielonego mięsa wołowego, taki też oczywiście będzie. Ale chciałam Wam pokazać, że niekoniecznie musicie jeść burgery mięsne, ale też burgery wegańskie czy tam wegetariańskie. Na przykład tak jak teraz z czerwonej fasoli. Słuchajcie, tak jak mówiłam, będę robiła tylko po jednym takim burgerku. Na początek, czyli tych składników będzie naprawdę niewiele. Słuchajcie, mam gotową tutaj już konserwową fasolę i wrzucam ją sobie do miski. O, ją tak naprawdę powinnam wyciągnąć i przepłukać, ale nie ma takiej konieczności, bo przez to, że dodaję tej wody, ona jest dla nas takim dodatkowym kleikiem. Nie wiem, czy wiecie, weganie, czyli osoby, które nie jedzą jajek, zamiast jajek po to, żeby zbić konsystencję, używają właśnie wody z ciecierzycy.
Ok. I tutaj trochę kombinacji. Zetrzemy na tarce marchewkę. Tak jak powiedziałam, z racji tego, że jest to porcja dla jednej osoby, więc tutaj tak naprawdę będzie tego niewiele. Ubiorę sobie marchewkę, za chwilę zetrę ją na większych oczkach. Słuchajcie, moi drodzy, te wszystkie przepisy, które Wam tutaj pokazuję, są skierowane do grupy młodzieży, zatem specjalnie wybraliśmy dla Was takie propozycje, po pierwsze, żeby były smaczne, po drugie, żeby były dość łatwe do przygotowania. Myślę, że każdy z Was doskonale da sobie radę zrobić takie danie razem ze mną. Jak widzicie, staram się przemycić jak najwięcej warzyw, jak najwięcej witamin. Dlatego, że biorąc pod uwagę, iż dalej trwa pandemia koronawirusa, musimy się zdrowo, racjonalnie odżywiać. Stąd też właśnie nasze propozycje kulinarne dla Was. Ok, dałam marchewki, troszkę cukinii. Też ją za chwilę zetrzemy. Przypominam Wam, że jest to porcja tylko na jednego burgera. Jeżeli będziecie chcieli zrobić więcej, to oczywiście adekwatnie zwiększamy liczbę składników wprost proporcjonalnie. Ok, cukinia obrana. Tak naprawdę cukinii nie musicie obierać, jeżeli porządnie ją wyszorujecie, to nie musicie jej obierać. Na moment włączę sobie moją patelnię. Dzisiaj mamy zamiast patelni taki niewielki rondelek, dlatego że będę chciała piec po jednym, smażyć po jednym burgerze, więc patelnia byłaby za duża. Dlatego wybrałam mniejszą opcję. Słuchajcie, to będzie naprawdę porządny, syty, przede wszystkim zdrowy burger. Oczywiście jeszcze czosnek. Słuchajcie, dodawajcie czosnku do wszystkiego, czego się da. On ma sporo antyoksydantów, działa na nas jak antybiotyk. Posiekam go bardzo drobno. Tutaj teraz dam tylko połowę ząbka, co i tak będzie dość sporo jak na jednego burgera. Będzie mi łatwiej pokroić. Bardzo drobno go chcę posiekać w kosteczkę. Ok. Dobra. I teraz przyprawy. Sól. Papryka ostra. Z tą ostrą papryką ostrożnie. Bardzo fajnie doda nam smaku kumin rzymski, mielony. Ma dość charakterystyczny i wyraźny aromat. Super pachnie. Ok, i mam tutaj suszoną pietruszkę. Jeżeli macie świeżą, to oczywiście używajcie świeżej, też przepięknie pachnie. No dobra, i całość będziemy blendować na gładką masę. Aha, miałam sobie powoli już rozgrzewać
garnuszek. Będę smażyła na oleju kokosowym. Jest on bezwonny, bez smaku, dlatego fajnie jest używać go właśnie do smażenia. To jest ten rodzaj oleju kokosowego rafinowanego. Uruchamiamy blender. Uwaga, bo będzie głośno. Słuchajcie, im dłużej będziecie blendować, tym ta masa będzie delikatniejsza i bardziej zbita. Tego właśnie chcemy, ok? OK. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, której dodam. Popatrzcie, w tej chwili ta masa ma taką konsystencję. Ja dzisiaj dla Was mam płatki jaglane, natomiast jeżeli będziecie mieć płatki gryczane czy płatki orkiszowe, również możecie dodać. Tutaj też około 2 łyżek. To nam fajnie zagęści masę. Jeszcze sobie troszeczkę dorzucę tych płatków. Tutaj już mi się troszeczkę dość za mocno podgrzał olej. Chciałam szybciej. OK, słuchajcie, mam tutaj zblendowaną masę na mojego burgera. O. Patrzcie, świetnie wygląda. Słuchajcie, wyjdą mi nawet 2, ale to lepiej. Pięknie pachnie czosnkiem, przyprawy naprawdę. Pięknie pachnie. Troszkę go popodważam, żeby mi się nie przypiekł. Super. Czosnek, kumin naprawdę nadają mu niesamowitego aromatu i na pewno też smaku. Będziemy sobie go podsmażać kilka minut z jednej, kilka minut z drugiej strony i w międzyczasie za chwilę już będę chciała Wam pokazać burgera, ale pójdę sobie sprawdzić, jak tam moje bułki. One siedzą w piekarniku nagrzanym do 200 stopni. Powinny tam być około 20 minut. I jedna rzecz, którą jeszcze będę chciała zrobić na bułki, to rozbiję sobie żółtko. Tutaj sobie wrzucę białko i rozbebłam żółtko, którym będę chciała posmarować bułki i posypać je sezamem. Jeszcze nie sobie siedzi.
na dość niskiej temperaturze. Ok. I smaruję bułki jajkiem, posypuję sezamem. A wy cierpliwości, tutaj w międzyczasie nasz burger będzie dochodził do siebie. Za chwilę go przewrócę na drugą stronę i już bierzemy się za następny. Byłam właśnie posmarować jajkiem bułki, posypać je sezamem. Słuchajcie, wyglądają rewelacyjnie. Oczywiście nie wyrosły takie wielkie, pulchne, natomiast takie fajne bułeczki do mini burgerków, idealne. Słuchajcie, tutaj już przerzuciłam na drugą stronę mojego burgera z fasoli. I jeszcze chwilkę niech się podsmaży, zmniejszy nieco temperaturę. Ok, wolniej sobie będzie dochodził do siebie. I słuchajcie, kolejna propozycja to będzie burger z groszku. Tutaj będę chciała sobie jeszcze dorzucić to ciasto, które mi zostało z poprzedniego, tak żebym mogła brać się za kolejną propozycję dla Was. Uformuję sobie z niego taki jajowaty kształt. Ok, i będę go sobie chciała wyciągać na moją, w cudzysłowie, patelnię. Ok, świetnie wygląda. Słuchajcie, to jak pachnie, jak zaczyna się smażyć, to jest niesamowite. No dobra, z groszku. Słuchajcie, ta sama zasada, niemalże. Tutaj sobie wybiorę tylko to poprzednie ciasto, dlatego że nie chcę, żeby mi się za mocno zmieszało z tym z groszku, gdyż będzie miało ono nieco inny smak, przede wszystkim kolor. Ok. Słuchajcie, jak widzicie, nie będę tutaj myła tego wszystkiego, sprzątała. Będę chciała to zrobić jak najszybciej. Fast food to fast food. Im szybciej, tym lepiej. To, że wychodzi nam zdrowy fast food, tym bardziej. I słuchajcie, moi drodzy, groszek. Oczywiście odsączacie sobie go, ja już nie będę się z tym bawić, po prostu wyciągnę go sobie. Będę starała się, żeby było jak najmniej wody. Okej. Czosnek. Też sobie go skroję bardzo drobniutko. Posiekam. Tak jak mówiłam, dodaję czosnku gdzie tylko się da. Siekam go bardzo drobno. Okej. Tutaj sobie sprawdzę, jak tam mój burger. Jeden już jest gotowy. Super, wyciągam go na talerz. Słuchajcie, tutaj mamy ten pierwszy w wersji z fasoli czerwonej. Nieco dodam oleju kokosowego. Jak widzicie, smażę je na dość niskiej temperaturze po to, żeby były fajne, chrupiące na zewnątrz. Ok, tutaj dałam czosnku, groszek, pieprz ziołowy, oczywiście nieco soli i cebula. Do jednej porcji około 1/4 cebuli,
Słuchajcie, mówiłam, że lubię mieć posprzątane, dlatego już tutaj czym prędzej to naprawiam. Obieram sobie cebulę z tych pierwszych koszulek, z tych pierwszych łusek. Okej. I tak jak mówiłam, użyję około 1/4 cebuli, też ją drobniutko posiekam, jak ona będzie się smażyć razem z burgerem. Bardzo fajnie nam zmięknie, poddusi się, dlatego że też będę chciała je smażyć w niewielkiej temperaturze, ale za to nieco dłużej. Tutaj postaram się ją pokroić jak najdrobniej, żeby była mięciutka. Ok, już kończę siekać cebulę, zaraz zajrzę i przerzucę. Tak jest, fajnie. O, jaki świetny. Boże, jak pięknie wygląda. Ślicznie wygląda. Równie tak samo pachnie. Ok, siekam cebulę. Już dzisiaj chcę wszystko bardzo szybko. A jak wiecie, to nie jest dobre w kuchni, bo wszystko leci z rąk. Ok. Pieprz, sól, cebula, groszek i to tyle. Słuchajcie, tak naprawdę zobaczymy, jaka będzie konsystencja tego burgera po zblendowaniu i wtedy nieco ewentualnie podsypiemy sobie mąką. Słuchajcie, tutaj do tej wersji dodam jeszcze parmezan, ale bardzo niewiele. Pamiętajcie, na jeden burger dosłownie pół łyżeczki. Ok, i bierzemy się za opcję blendowania. Ok, słuchajcie, już pokazuję Wam, jak wygląda ta konsystencja. Tak będzie wyglądał burger z zielonego groszku. Dosypię jeszcze. Słuchajcie, ja mam dzisiaj płatki jaglane, natomiast tak jak wspomniałam, możecie użyć jakichkolwiek innych płatków. Zauważyliście, do tej wersji burgera dodałam dużo mniej takich aromatycznych przypraw. Tutaj główną rolę gra czosnek i właściwie sól, pieprz, cebula. I to by było na tyle. Wiem, że nie wszyscy lubią takie dość mocno wyraźne potrawy, dlatego też chciałam Wam pokazać propozycję, że tak naprawdę tych przypraw i składników nie musi być tak wiele. Czasem najprościej to
najlepiej. Ok. Już zobaczymy tutaj, jak fajnie już wyszedł nam ten burgerek. Ok. I tutaj znowuż olej kokosowy. Świetnie, rozpuszcza się i uformuje sobie mojego burgera z zielonego groszku. Słuchajcie, tak obiecywałam, że będzie tylko po jednym. Ale udało mi się nieco zwiększyć porcję, więc robię sobie mniej więcej po dwa takie niewielkie burgery. Ok. Dobra, fajnie, nie przykleja się. Słuchajcie, 20 minut minęło. Ja pójdę zobaczyć, jak tam moje bułki. W międzyczasie tutaj będą się smażyły burgery z zielonego groszku. I lada moment jestem znowu z Wami, żeby przedstawić Wam trzecią propozycję burgera. Słuchajcie, jak widzicie, tak wyglądają bułeczki do burgerów. Naprawdę będą to fajne, małe, mini burgery. Nie czekałam, aż ciasto porządnie wyrośnie. Po prostu upiekłam je od razu po tym, jak zagniotłam ciasto. Przepięknie pachną, przepięknie wyglądają. Tutaj już mi się kończą smażyć moje burgery z zielonego groszku. Nieco zwiększę temperaturę, dlatego że chcę, żeby zrobiły mi się w środku twardsze. Pięknie pachnie czosnek. Super. Jeszcze troszeczkę dodam oleju. One dość mocno chłoną tłuszcz. Ok, i niech sobie dochodzą do siebie. I słuchajcie, kolejna propozycja. Będą to burgery z ciecierzycy. Też oczywiście będziemy je blendować z niewielką ilością mąki. Tutaj troszeczkę coś innego, bo dodamy cytrynę i też oczywiście czosnek i sporo przypraw. Odstawiam tutaj moje bułeczki gotowe na bok do ostygnięcia i bierzemy się za ciecierzycę. Okay. Odleję sobie tutaj wodę. Słuchajcie, te wszystkie propozycje, które Wam pokazuję dzisiaj, są to propozycje wegańskich kotletów z warzyw strączkowych, które mają naprawdę sporą ilość białka. Jest to odpowiedni zamiennik mięsa. Wiem, że jest bardzo dużo kontrowersji na temat diety wegetariańskiej. Są kulturyści, którzy trenują, nie jedząc mięsa. Też często mówi się, że białko roślinne nie jest tak przyswajalne jak białko zwierzęce. Natomiast w życiu tak naprawdę wygląda to tak, że osoby, które trenują siłowo, są wegetarianami bądź weganinami, również są w stanie bardzo fajnie zbudować masę mięśniową. Dlatego ja tutaj nie chcę się wypowiadać po żadnej ze stron, po prostu sama kiedyś próbowałam nie jeść mięsa przez jakiś czas i właściwie nawet mi go specjalnie nie brakowało. Ok, przerzucam sobie jeszcze te burgery, zobaczmy jak wyglądają. Nie, jeszcze muszą dojść do siebie, bo jeszcze dość jest miękkie ciasto. Ok, tak jak mówiłam, lecimy tutaj dalej. Dodamy sobie soku z cytryny. Niewiele, dosłownie kilka kropli.
O, tak sobie wycisnę, będzie mi łatwiej. Ponakuwam sobie nieco te szypułki. Okej, dobra. Mam to. Oczywiście nie może nam zabraknąć czosnku. Który drobno sobie będę siekać. Jeszcze troszeczkę. Okej. Kumin. Tym razem dodam papryki słodkiej. Z nią nie musicie być tak ostrożni jak z papryką ostrą. Suszone pomidory z czosnkiem i bazylią. Uwielbiam tą przyprawę do wszystkiego. Okej, troszkę soli. I zblenduję to. Po zblendowaniu dodam nieco mąki. Tym razem będę chciała dodać mąki żytniej, pełnoziarnistej. Ale zanim jeszcze sobie zajrzę do moich kotletów. Okej, tu są fajne. Dobra, jeszcze potrzebuję chwili i już blendujemy. Wydaje mi się, że wystarczy. Nie będę już dodawała mąki. Ciecierzycę porządnie odsączyłam z wody, w związku z czym ma już dość fajną konsystencję. I już lada chwila będę ściągała te burgery z zielonego w groszku i wrzucała z ciecierzycy. Słuchajcie, znowu przepiękny aromat czosnkowy. Chce się jeść. Okej. Dobra, te burgery będę sobie ściągać na talerz. Już, już, nie krzycz na mnie. Oczywiście olej kokosowy. Rozpuszczam. I będę chciała uformować. Kolejną wersję burgerów. Jeden i drugi. Słuchajcie, jak widzicie, wcale nie trzeba się tym tak bardzo brudzić, nie trzeba ich formować w dłoniach. Po prostu wykładam je do smażenia i formuję je łyżką.
Okej, słuchajcie, trzy propozycje burgerów roślinnych już za nami. Ostatnią propozycję, jaką mam dla Was, to oczywiście klasyczny burger wołowy. Ale też tutaj chciałabym, żeby nie do końca był taki zwykły jak na co dzień. Też będę chciała go dość mocno urozmaicić przyprawami. Także mam tutaj mięso mielone, wołowe. Oczywiście na jedną porcję będę go używała naprawdę niewiele. Zagniotę go sobie w misce. Tutaj mniej więcej na jednego burgera. Wyciągnę go sobie. Mam tutaj żółtko, którym smarowałam bułki. Dodam go sobie tutaj do tego mojego mięsa. Dodam troszkę sezamu. To będzie właśnie ten dodatkowy, niestandardowy składnik. Dada takiego fajnego, dodatkowego smaku. Okej, tutaj niech się smażą. Przyprawy. Oregano. Niewiele. Pamiętajcie, to jest jedna porcja. Niewiele. Pieprz ziołowy. Sporo. Sól. I kumin. Dobra, i tutaj oczywiście już nie blendujemy tego mięsa, tylko po prostu będę go zagniatać dłonią. Przepiękne czerwone mięso. Słuchajcie, tutaj jak widzicie, naprawdę niewiele potrzeba. Piękny wołowy burger. Aromatyczny. Z przyprawami i sezamem. To będzie już ostatnia propozycja, jeżeli chodzi o nadzienie. Za chwilę weźmiemy się za rozkrawanie burgerów. Jeszcze tylko spójrzmy, jak tam ten burger z ciecierzycy. Dość dużo, jak widzicie, trzeba dodawać tego tłuszczu, ale słuchajcie, to jest olej kokosowy, więc nie zrobi nam krzywdy. Dobrze. I już będę kroić sobie bułki. To niech się smaży, za chwilę wrócę mięsko. Już będę kroić bułki i za chwilę pokażę Wam, jakich użyjemy do tego dodatków. Gdzie to będzie tak naprawdę tylko Wasza inwencja twórcza. Bułeczki wyszły dość chrupiące. Jeszcze ciepłe, rozpadają mi się. Wy poczekajcie, aż ostygną do końca. Okay. Już nie chce ze mną współpracować. To oczywiście dużo lepszy byłby taki do krojenia chleba z ząbkami. Okej, i kolejna
Mam nadzieję, że zwróciliście uwagę, co tutaj jest. Słuchajcie, nie chcę popadać w paranoję, biorąc pod uwagę to, że sami upiekliście, właściwie ja upiekłam i pokazałam wam, jak to zrobić, bułki do burgerów w super zdrowej wersji. Super zdrowa wersja również burgerów wege. Postanowiłam, że dodam do burgerów gotowego sosu, który jest specjalnie skomponowany właśnie do burgerów. Więc mam nadzieję, że docenicie to, że nie każę wam tutaj być tak super, super fit. Słuchajcie, na pewne rzeczy też można przymknąć oko. Pamiętajcie tylko, żeby wszystko w granicach rozsądku. Ok, tu jeszcze damy im chwilę czasu, a lada moment już zacznę składać dla was burgery i pokażę wam składniki, z których będziemy korzystać. Słuchajcie, ostatni burger, jaki nam został, to burger mięsny wołowy. Ja już wyciągnęłam te poprzednie wersje. Oczywiście olej kokosowy do smażenia. Poczekam momencik, aż się rozpuści. Okay, będę chciała ten burger zrobić dość płatki, żeby mi szybko zcięło się mięso, żeby mi szybciutko doszło do siebie. Okay, już mam. Pamiętajcie, że mięso wołowe, jak i wieprzowe dość mocno się kurczy, jeżeli wrzucicie je do smażenia. W związku z czym zawsze delikatnie je sobie jeszcze rozgniećcie na patelni. Jak już widzicie, że zaczyna się dymić, tak jak mi w tej chwili, to od razu zmniejszam sobie temperaturę. I teraz, jeżeli chodzi o mięso wołowe, możecie je słabo wysmażyć, średnio albo mocno. Ja osobiście lubię dość mocno wysmażone, tak żeby nie było krwiste, biorąc pod uwagę, że jesteście grupą wiekową dość niską, to też dobrze byłoby, żeby to mięso było porządnie wysmażone. Gdziekolwiek nie będziecie sobie zamawiać burgera, czy sami też robić to, wysmażajcie sobie to mięso tak, żeby nie było krwiste. Ok, no i ja powoli tutaj już zacznę przygotowywać nasze kanapki burgerowe. Mam cebulę, mam sałatę, mam ogórka kiszonego i mam pestki dyni. Mam oczywiście sos do burgerów, o którym wspomniałam. Możecie też po prostu użyć keczupu lub majonezu. Czytajcie składy majonezów, one zazwyczaj są dość dobre z tego, co pamiętam. Nie będę tutaj wymieniała marek, ale zwykle one są dobre, mają tak naprawdę tylko żółtko, olej rzepakowy, musztarda, sól i pieprz. I to jest właściwie cały skład majonezu, który też oczywiście na świeżo możecie sobie zrobić sami. Kiedyś jeszcze wam pokażę taki przepis. Ja dzisiaj wybrałam tylko ten jeden niezdrowy sos. Niech to będzie jeden taki symbol, że fast foody są niezdrowe, więc dzisiaj właśnie ten sos. Okay, już sobie przerzucam mięso. Popatrzcie, jak się fajnie przysmażyło. Ok. I teraz tak, będę chciała wszystkie moje burgery układać na jednym talerzu. Cebula oczywiście musi być w burgerze, koniecznie. Będę chciała ją pokroić w dość cienkie krążki. Sami wiecie, że cebula ma dość charakterystyczny smak i zapach. Nie chcemy, żeby było jej zbyt dużo, żeby było ją zbyt mocno czuć. Zatem naprawdę kroję je w takie super cieniutkie krążki. Okay?
Na razie wystarczy. A oczywiście jeszcze, co jest ważne, ser cheeseburgery. Ja mam ser parmezan, natomiast możecie oczywiście użyć zwykłego żółtego sera i rozpuścić go na burgerze. Widzę moje mięso, bo jeszcze potrzebuje trochę czasu. Jeszcze jest nieco różowe w środku, a ja lubię, jak jest mocno wysmażone. Także niech jeszcze tutaj się smaży. Ogórki kiszone. Słuchajcie, kiszonki bardzo wskazane, mają sporo naturalnych kultur bakterii, w związku z czym im więcej kiszonek, tym lepiej. Czy to kiszona kapusta, czy kiszone ogórki. Koniecznie, jeżeli kupujecie w sklepie, sprawdzajcie, czy na pewno na opakowaniu jest napisane, że są kiszone, a nie kwaszone. Albo sprawdźcie z tyłu skład. Nie mogą mieć w sobie octu. Wtedy są kwaszone i wtedy tam tych kultur bakterii nie ma. Nie są wtedy prozdrowotne. Okay, ogóreczki sobie pokroję na cienkie plasterki. Dobrze. I już powoli będę układać sobie na talerzu moje bułki. Słuchajcie, w związku z tym, żeby bułki nie były suche, to będę chciała właśnie tym sosem posmarować właśnie je. Już tylko sobie go otworzę. Z jednej i z drugiej strony. Jak widzicie, nie szczędzę go. Naprawdę chciałabym, żeby to było nie tylko zdrowe, ale też smaczne, żebyście mieli namiastkę prawdziwego burgera. I tutaj już ułożę pierwszą wersję burgera. Będzie to burger z ciecierzycy. Liść sałaty. Oczywiście przecież musi być. Cebula, kilka krążków. I żeby to nam się wszystko ładnie skleiło, oczywiście sos do burgerów. Patrzcie. Nasza pierwsza wersja burgera jest już gotowa. Już powoli mogę mięso wyciągać. Ok, i teraz druga wersja. Teraz będę chciała użyć burgera z groszku. Do groszku dodam nieco pestek dyni. Ok. Sałata. Słuchajcie, biorąc pod uwagę, że ten wkład w burgerze, czyli to ala mięso, w każdym z nich jest inny, wierzcie mi, że te smaki będą naprawdę wyraźnie się różniły od siebie. Dynia. Dynię miałam wcześniej podprażoną. Cebula. Krążki. Pyszny sos. Pyszny sos. Prawdziwy burgerowy sosik. No i kolejny burger. Będę je tak fajnie tutaj zostawiać, żebyście widzieli, co jest w środku. Tutaj mamy burger z ciecierzycy, z groszku. Teraz kolejny będzie z fasoli. I już ściągam
mięsny. Słuchajcie, jak widzicie, tutaj tak naprawdę ogranicza Was wyobraźnia do tego, co można dodać do burgerów. Ja zasugerowałam się składem burgerów tych popularnej restauracji, którą na pewno znacie, więc zostawiłam tylko jako składniki cebulę i ogórka kiszonego. Tutaj jeszcze oczywiście dodam obiecanego parmezanu. Teraz zrobimy sobie te dwie wersje z parmezanem. Pięknie pachnie. Słuchajcie, te z fasoli wyszły mi największe. Aha, jeszcze przecież sałata. Okej, oczywiście. Cebulka. Parmezan. Ogórek. I całość przykrywamy. Przepięknie wyglądają. Ja już mam ochotę sobie tutaj podjadać i próbować, bo naprawdę super pachną. I ostatnia wersja już mięsna. Też tutaj będę chciała podsypać serem. Jeszcze troszkę ciepłe mięsko fajnie nam się rozpuści. Cebula oczywiście. Krążki. Ogórki. Przykrywamy. I gotowe. Słuchajcie, 4 wersje burgerów. Zaraz Wam pokażę, jak to tutaj pięknie mi wygląda. 4 wersje burgerów z ciecierzycy, z groszku, z czerwonej fasoli i mięsny z wołowiny. Jak widzicie, w godzinę byłam w stanie przygotować 4 rodzaje burgerów. W tym czasie również upiec bułki. Także jak widzicie, fast food tak naprawdę jest fast foodem, bo gdybyście robili tylko jednego burgera, zajęłoby to Wam zaledwie kilkanaście minut. Z pieczeniem bułek to jest około 20 minut pracy. Myślcie o tym, co jecie, myślcie o tym, co przygotowujecie sobie na posiłki, dlatego że biorąc pod uwagę ciężkie czasy pandemii, musicie szczególnie dbać o swoją odporność, podejmować aktywność fizyczną i myśleć o tym, co jecie, żeby dostarczać organizmowi wystarczającą ilość minerałów, wystarczającą ilość witamin. Ja tutaj za chwilę już będę brała się do jedzenia, bo przyznam Wam się, że ślinka mi już cieknie. Mam nadzieję, że będziecie w stanie przygotować ze mną te posiłki i oczywiście dobrze, żeby spalić taki posiłek na treningach, na moich wideo nagraniach treningowych, które również są na kanale Aktywność Częstochowy. Pamiętajcie, że nasz projekt, druga edycja, to jest pod tytułem Pomimo pandemii żyjemy aktywnie i zdrowo. Słuchajcie, nie pozostało mi nic więcej, jak tylko serdecznie Wam podziękować, zachęcić Was do przygotowywania ze mną tych pysznych i zdrowych potraw. Zapraszam Was serdecznie na kolejne odcinki, na kolejne wideo nagrania. Trzymajcie się ciepło i trzymajcie się zdrowo. Dzięki bardzo.